Stwierdzam prawomocność obrad i otwieram 24. sesję Rady Dzielnicy 15. Miszczewice w dniu 20 grudnia 2012 roku. Proponuję ustalenie porządku obrad. Projekt porządku obrad został doręczony Państwu do skutek w dniu 13 grudnia bieżącego roku. Czy ktoś z członków Rady chciałby zgłosić inne propozycje do przedstawionego porządku obrad 24. sesji? Członkowie Rady nie zgłaszają. Nie widzę, zatem odczytam w całości. Pierwszy punkt otwarcie, drugi punkt przedstawienie projektu porządku obrad. Punkt trzeci przyjęcie protokołu 23. sesji Rady Dzielnicy 15. Miszczewice z dnia 29 listopada. Punkt czwarty podjęcie uchwał, punkt piąty sprawy bieżące, punkt szósty komunikaty i oświadczenia, punkt siódmy zamknięcie 24. sesji. Kto jest za przyjęciem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jedną rękę nie zbierze. Dziękuję, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Informuję zatem, że Rada Dzielnicy uchwaliła. Rada Dzielnicy 15 uchwaliła porządek obrad 24 sesji na dzień 20 grudnia bieżącego roku. Ja dziękuję, przechodzimy do kolejnego porządku obrad. Przyjęcie protokołu 23 sesji z dnia 29 listopada 2012 roku. Informuję Państwa Radnych, że zgodnie z paragrafem 16 punkt 4 regulaminu Rady Dzielnicy 15 protokół sesji Rady wykładany jest do oglądu w siedzibie dzielnicy co najmniej na 3 dni przed terminem następnej sesji. Protokół 23 sesji był do oglądu od dnia 14 grudnia bieżącego roku. Do chwili otwarcia 24 sesji nie wpłynął żaden pisemny wniosek dotyczący sprostowania treści protokołu. Wnioskuję zatem o przyjęcie protokołu 23 sesji z dnia 9 listopada 2012 roku. Kto jest za? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo.